W niedzielę 15 maja zakończyło się pięciodniowe jubileuszowe spotkanie motocyklistów na Śląsku Cieszyńskim. W bogatym programie znalazło się wiele ciekawych propozycji. Zanim motocykliści przyjechali na Śląsk Cieszyński, zatrzymali się w Katowicach, a później w Żorach. Drugiego dnia motocykliści podróżowali po Zaolziu. Odwiedzili m.in. Cierlicko, Stonawę i Karwinę. Dzień zakończyli w Istebnej, gdzie spotkali się z wójtem gminy Łucją Michałek. W piątek przyszedł czas na zwiedzanie Skoczowa oraz Kończyc Małych. Tradycyjnie w programie nie zabrakło również Cieszyna. Całe nasze spotkanie wywodzi się z rajdów katyńskich. Mój pomysł naszego spotkania narodził się na moim pierwszym, a był to już wtedy szósty rajd katyński w roku 2006, gdzie koledzy prosili mnie, żebym pokazał im kopalnię, bo pracowałem na kopalni w tym czasie. No i w 2007 roku odbyło się pierwsze nasze spotkanie, gdzie udało się 18 kolegów i koleżanek, bo tam były kobiety również, były na dole, na czynnej ścianie wydobywczej. Także no dzisiaj by to było chyba niemożliwe już do zorganizowania. Wtedy narodził się pomysł, że jeśli my jeździmy jako rajd katyński na kresy wschodnie, to musimy też pojechać na te kresy i pokazać ludziom w Polsce nasze kresy południowe, gdzie zostało w 20 roku 150 tysięcy Polaków i którzy do dzisiaj właśnie w tych szkołach, dzisiaj na przykład dowiedziałem się, że mamy do odwiedzenia 25 szkół, czyli mamy jeszcze co odwiedzać, bo generalnie co roku jesteśmy w jakiejś szkole polskiej, w Błędowicach byliśmy, jeszcze nie byliśmy drugi raz, nie powtarzaliśmy szkoły, czyli w Błędowicach byliśmy pierwszy raz w całym tym cyklu naszych spotkań, także mamy co zwiedzać. Spotkania motocyklistów na Śląsku Cieszyńskim mają swoich wiernych fanów, ale co roku pojawiają się także nowe osoby z różnych zakątków Polski. Startgard koło Szczecina są na pewno z Kaszub, osoby z Warszawy to jest duża ilość. Znaczy, powiem tak, no zawsze mniej więcej połowa jest nowych, a reszta to już tu bywali. Bywali czy kilka razy, czy ten, ale zawsze kilka osób jest. W tym roku w spotkaniu wzięła udział rekordowa liczba uczestników, bo aż 60 osób. Jak się panu podobają te spotkania na Śląsku Cieszyńskim motocyklowe? Bardzo mi się podobają, jestem trzeci raz. No i wiem, że ważnym punktem zawsze jest to Zaolzie. Pan się też tam nawet zaangażował w organizację tegorocznej wizyty tam? Tak, pomagałem zorganizować żwirkowisko, błędowicką szkołę, obiad oczywiście, no i potem Krzywy Kościół i cmentarz w Stonawie. Ten zlot motocyklowy tutaj jest przeżywany przeze mnie po raz pierwszy, ponieważ nie byłem w takim wymiarze tu na Śląsku Cieszyńskim. Historycznie bardzo piękne miejsce i bogate. Rzeczywiście ta historia jest też bardzo ciekawa. No bardzo mnie ujęła też ta polskość Zaolzian, bo wcześniej sobie nie zdawałem sprawy, że to jest tak bardzo mocne, silne. Też byliśmy w polskiej szkole, ale też tu rozmawialiśmy z Polakami, którzy tam mieszkają, są potomkami i wcześniejszych naszych rodaków, więc jestem rzeczywiście pod wrażeniem i to sformułowanie kresy południa rzeczywiście jakoś na nowo mi się tutaj pojawiło i bardzo mnie to ujęło. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.